Jeden z wielkich tego świata powiedział, że nie sztuką jest pokochać. Sztuką jest wytrwać w małżeństwie i rodzinie, nie ulegając pokusie łatwych rozwiązek. Drodzy jubilaci, wasza miłość w 100% odzwierciedla właśnie wyzwanie. Krocząc przez życie razem, pokonywaliście państwo wiele życiowych trudności i wiele zakrętów. Podjęliście wiele decyzji, ważnych, mniej ważnych. Drodzy państwo, przeżyliście chwilę radości i smutku. Stworzyliście rodzinny dom, wychowaliście, wykształciliście dzieci. Doczekaliście wnuków i prawnuków. Jeszcze raz wszystkim mówię dzień dobry państwu. Moje słowa, szanowni państwo, zawsze będą tylko skromnym uzupełnieniem słów pani kierownik. Pani kierownik, przepraszam, powiedziała tak naprawdę wszystko o dzisiejszej uroczystości, a ja się powtórzę, bo rok temu mieliśmy uroczystość jeszcze przed obostrzeniami, które na nas prowadziła pandemia. Szanowni państwo, wręczanie medali państwu za długoletnie pożycie małżeńskie jest jednym z nielicznych obowiązków, które wypełnia z przyjemnością. Jest to taki fajny dzień i taki fajny moment, kiedy spotykam się po części ze znajomymi, z państwem, których znam. A jest to chwila, kiedy dla mnie ten dzień już jest dla państwa sukcesem, że pojawiacie się tutaj po tylu latach. Że my w imieniu Urzędu Miasta i Gminy, w imieniu Urzędu Stanu Cywilnego możemy wam za te lata przeżyte razem, to co mówiła pani, to codziennie jest dużo, bo ta chwila, że jesteśmy tu razem, możemy wspólnie świętować tę chwilę, to, że jesteście państwo tak długo razem. Myślę, że to jest chyba najbardziej ważne. Nie wiem, czy to już ma. Jak już mi. Czy coś spadło. Myślę, że ta chwila jest najważniejsza. Tutaj, w tych okolicznościach, ja dodam, że jeszcze macie państwo podwójne szczęście, bo jeszcze tak chyba uroczystej nie było. Jeszcze nie było takiej uroczystości w Urzędzie Miasta i Gminy. Mieliśmy to w sali sesyjnej, ona jest obecnie w remoncie, takim małym, delikatnym. Także powinniście państwo się jeszcze bardziej cieszyć z tego, że tutaj właśnie w zamku, dzięki gościnności właściciela, jesteśmy i wspólnie będziemy świętować ten ważny dla państwa dzień.